Dzień dobry kochani, witamy w kolejnym vlogu na naszym kanale. Nie spodziewaliśmy się takiej pogody. W ogóle już jest praktycznie początek sierpnia i ta pogoda jest strasznie, strasznie dziwna. Raz jest gorąco, wczoraj było ciepło, prawda? Tak. A dzisiaj znowu leje deszcz. Ja jestem totalnie nieprzyszykowana ubiorem do dzisiejszej pogody. Rano jak wstałam, wyszłam z kolby i mówię, a zaraz pewnie wyjdzie słoneczko, będzie cieplutko. Na starym mieszkaniu nawet nie miałam nic ciepłego do ubrania, więc założyłam to, co mam i lecimy. I dzisiejszy vlog będzie trochę takim naszym holem zakupowym. Dostajemy trochę pytań od was nawet na Instagramie. Skąd mamy kanapę, skąd mamy szafę, skąd mamy to, to i to. Więc stwierdziliśmy, Michael, browary warszawskie. Ciekawe. Wracając, chcemy wam to po prostu połączyć wszystko w jedno, żebyście mieli odpowiedź na każde zadane przez was pytanie. Dlatego zrobimy sobie dzisiaj taki haul zakupowy. Pokażemy wam wszystkie rzeczy, które już kupiliśmy do domu. Czy to meble, czy jakieś dodatki. I sklepniemy to wszystko w całość. Mam nadzieję, że takie haule zakupowe również lubicie oglądać. Więc nasz haul będzie w wydaniu takim domowym. I my za chwileczkę lecimy do galerii i kupujemy telewizor. Mega się cieszę, bo ten telewizor w sumie miał być kupiony w przyszłym tygodniu. Jakbyście ogarnęlibyśmy ze wszystkim i ze starym mieszkaniem i z nowym. Posprzątali każde jedno pudło, ale Ania stwierdziła, że jednak bez telewizora jest tak mega cicho. Nie ma co oglądać, tym bardziej, że jutro już się wprowadzamy na stałe do nowego mieszkania. A w weekend przyjeżdża siostra Ani i przyjeżdża mama, no i fajnie też jakby mieć ten telewizor, żeby coś obejrzeć wieczorem, jakiś film wspólnie. Chciałem cię trochę od rana, podenerwować trochę. Pada na mnie, dawaj, masz szybko. Dawaj, raz. Jestem jeszcze w klapkach i całe spodnie mam mokre. Telewizor wybrany, kupiony, właśnie czekamy na parkingu, żeby zaraz panowie nam go znieśli. W ogóle jest to fajna opcja, bo... Nawet o tym nie wiedziałem, że coś ja też nie. I pan, który nam sprzedawał ten telewizor, powiedział, no nie dacie rady, musicie zapłacić za dowóz, wniesienie, będzie wam wygodniej. Tak. Ale specjalnie chyba to mówił, żebyśmy tam dołożyli 300, żeby rzeczywiście nam go przywieźli, ale nie powiedział nam, że jak zjedziemy sobie na minus 2, to dostaniemy go wprost do bagażnika. A to powiedziała nam pani przy kasie. Tak. Tak, ale wiadomo, no, to jest sprzedawcą, też potrzebuje prowizji, też na tym zarabia. Zrozumiałe, ale powinien o tym powiedzieć. Co? No to było takie, że widział, że dzwonisz po Adriana, żeby nam pomógł tamto, no to już wtedy chociaż mu powiedzieć, dobra, nie róbcie tego, damy wam to do samochodu, ale udało się, telewizor mamy, teraz będzie mała walka z tym, żeby go powiesić, ale myślę, że to jest z pomocą Adiego, w trójkę damy radę. Sprzęt, teraz pasuje go powiesić. Czekam na Adriana. My sobie chyba sami zawiesimy już uchwyt, a Adrian przyjdzie pomóc, żeby tutaj go wrzucić na ten uchwyt. Kawał byka ten telewizor, ale myślę, że damy radę. Zastanawiam się, czy nie spędzić pierwszej nocy dzisiaj tutaj, mając ten telewizor, bo sobie puścimy na takim dużym ekranie i będziemy... Jakieś jedzonko, tak. Pizza, sushi. Dokładnie. I spędzamy. Tak. Tylko będziemy musieli pojechać, wykąpać się do poprzedniego mieszkania. Bo właśnie w tym jest problem, w tym jest jedyny problem, ale to jeszcze przemyślimy ten temat. Dzisiaj przychodzi pan do łazienki i ta łazienka będzie obklejona tymi płytkami. I nie uwierzycie, ale te płytki właściciel ściągał w ogóle z Hiszpanii. Ja bym osobiście ich za darmo nie chciał nawet. I w ogóle chcielibyśmy te płytki przemalować. Nie wiadomo też, czy właściciel się zgodzi. Chociaż wątpię, jeżeli to są płytki sprowadzane skądś tam. Ale trzymajcie kciuki, może się uda. Nam osobiście się one w ogóle nie podobają. To jest taki chyba trochę starszy styl. Ale w dotyku są przyjemne. Ta kanapa zaraz będzie cała brudna przez ciebie. Ty cały czas się o nią wycierasz, jeszcze dzisiaj pada deszcz, a ty wbijasz i oczywiście łapki były myte, co nie zmienia faktu, że zaraz ta kanapa nie będzie beżowa.
Dobrze, że jest taki ciemny beż, a nie taki jasny, jak ja osobiście chciałam, ale nie powstrzymałeś przed zakupem. Tak. W ogóle patrzcie, jaką ładną paczuszkę dostałem dzisiaj z samego rana od marki Aperol. Tu mamy Aperola, tu mamy Prosecco, tu do tego jest balsamico i oliwa z oliwek i tutaj jest oczywiście na templatce przepis, jak zrobić tutaj pewne danie. Jeszcze dostałem buratę, do tego mamy tutaj jeszcze figę, świeżą bagietkę, no także takie paczki jak najbardziej lubimy. A i są jeszcze oczywiście orzechy włoskie. Dobra, to zabieramy się za robotę, montujemy ten telewizor, najpierw zamontujemy uchwyt, poradzimy sobie z tym sami. A później po treningu do mnie wpada Adi i montujemy tego bydlaka. I może mały update odnośnie zakupu SodaStream. Używamy cały czas niezmiennie od kilku miesięcy i nawet kilkanaście razy dziennie. Trzeba się to pochwalić. Jest naprawdę bardzo, bardzo oszczędne. W sensie, że naprawdę dużo oszczędzamy dzięki temu, bo wiecie, jedna woda tutaj w takim sklepiku, takim jakimś kiosku, sobie kupiłam za 3 zł dużą wodę. To jest dużo. Dużo. A tutaj taką wodę właśnie robimy sobie raz, dwa, sfiltrując wodę, więc naprawdę to jest fajna oszczędność, woda jest przepyszna. I gazujecie sobie ją tak. I ten gaz starcza na łohoho i jeszcze więcej. Wiem, że tutaj nie ma się czym chwalić, ale zobaczcie tylko, jak wyglądają przez tą przeprowadzkę moje paznokcie. 3 paznokci nie ma. To jest w ogóle pożal się Boże. Te chociaż złamane paznokcie mają hybrydę. Tutaj nawet nie wiem, kiedy odpadł mi cały paznokieć z hybrydą, więc Bogu dzięki dzisiaj idę już do kosmetyczki. Czekałam specjalnie na to, żeby taki większość mebli i większość to co tam mieliśmy poskładać i tak dalej była zrobiona, żeby też nie było tak, że pójdę do kosmetyczki, wrócę, nagle się okaże, że mamy skręcać jakąś szafkę i zaraz znowu 3 paznokci by nie było. Myślę, że mamy większość już ogarnięte, więc śmiało znalazłam termin i w końcu dzisiaj idę. I dzień dobry, witamy się z wami po weekendzie. Dzień dobry! W sumie zakończyliśmy ostatnie nagrywki w tym vlogu w piątek i to z tego względu nie nagrywaliśmy przez cały weekend, ponieważ był tu dosłownie armagedon, byli robotnicy, robili nam łazienkę, przenosili pralkę z łazienki do kuchni, więc w kuchni było rozkręcone szafki, naprawdę był straszny syf i nie chcielibyście tego widzieć, ale za to zobaczcie tylko, jak zmienił się nasz salon w przeciągu tych 2 dni. Dlaczego przygotowujesz wodę tylko i wyłącznie sobie? Zawsze jak ja robię takie rzeczy, bo ty już piłaś rano. Ty już piłam i więcej nie mogę wypić. Tak, nie możesz. Nie, po prostu wziąłem twoją szklankę, nie chciałabym się nowej brać. Ja też poproszę z lodem, z cytrynką, wodę gazowaną. Dobrze, już robię, kochanie. Dziękuję. Dam, dar, dam. Naprawdę myślę, że wygląda to dużo, dużo lepiej. I w końcu mogliśmy spędzić sobie tu miło czas, niedzielne popołudnie, jak już wszyscy poszli. Trochę ogarnęliśmy. No i wydaje mi się, że naprawdę robi się tutaj coraz, coraz ładniej. Jedyne, czego mi tu brakuje, to dużo zieleni, bo jest tak trochę surowo. I tutaj właśnie chcemy jednego kwiata i tutaj w rogu na parapecie, który też musimy sobie jakoś tutaj zagospodarować, również taki fajny duży kwiat i na pewno będzie bardziej przytulnie, ale i tak mi się mega podoba. No na pewno ta sztukateria robi robotę, którą tutaj zrobiliśmy i również sztukaterię planujemy zrobić w sypialni, ale zaraz możemy pokazać łazienkę, jak wygląda, bo chyba też nie pokazywaliśmy. Także zapraszamy, czym chata bogata, a ja ci idę robić wodę. I ogólnie tak, widzicie na pewno efekt jeszcze nie całkowicie skończony. To, co znajduje się tutaj, są to nasze stare stoliki nocne, ponieważ nasz stolik kawowy nadal nie doszedł. Tam czas oczekiwania w ogóle był jak na stolik kawowy strasznie długi. Chyba było na stronie 6-7 tygodni, czy 7-8 tygodni. Więc wydaje mi się, że jeszcze trochę czasu zanim to przyjdzie. A wiecie, chcemy gdzieś postawić kawkę, herbatkę, więc sobie na razie postawiliśmy takie 2 nocne stoliki, żeby po prostu coś było. Tutaj na pewno na oknach również zawisną firanę i zasłony, co wydaje mi się, że też zrobi fajną robotę. Nie będzie wtedy widać tej barierki takiej metalowej, która znajduje się na balkonie. Tam aktualnie też jest trochę brudno, jak widzicie tutaj gdzieś jest suszarka, tutaj dywan, więc nie zwracajcie na to uwagi. Chciałam wam tylko właśnie pokazać, że na pewno tutaj całe okno będzie zabudowane w pięknej firanie i zasłonach. I co? I trwają jeszcze... Trwa mała kłótnia, wymiana zdań o to, czy tu pojawi się dywan. Ja dywany lubię, chciałabym taki, wiecie, nieduży, ale chociaż trochę, żeby tego dywanu tutaj było pokazanego. Na pewno to zrobi takie przytulne... Znaczy, jestem za tym, ale może nie teraz na lato.
bo mi się ta podłoga podoba, jest super i ten dywan tak jakby ją zakryje i mi się bardziej podoba bez dywanu po prostu. Bo już wcześniej próbowaliśmy dywan i ja w ciągu minuty go zdjąłem. No właśnie, a ja prosiłam, żeby został i tutaj się nie możemy dogadać, ponieważ tej podłogi i tak jest bardzo dużo, tego drewna jest bardzo dużo i to, że ja sobie by położyła tylko dywanik tutaj tak w obrębie stolika kawowego i trochę przy sofie, uważam, że podłogi by nie zakryło, ale... Aktualnie mamy tak dość spory dywan, chyba że mówisz o innym, mniejszym dywanie. Nie no, mniejsze to tutaj by zniknął, ale zobacz. Podłoga jest troszkę ciemna. Jeżeli byśmy dali fajny, jasny dywan, trochę tą podłogę rozświetlił, więc ja tutaj będę trzymała na swoim. Możemy zrobić tak, że... Możemy zagrać kamień, papier, nożyce, jak ktoś wygra. To... Nie, miałam na ciebie inną propozycję. No dalej. Że nie podoba ci się dywan, który mamy, więc umówmy się, że jeżeli znajdziemy ładny dywan w sklepie, który również tobie się spodoba, to wtedy dywan będzie leżał, a póki go nie znajdziemy, to tamtego dywanu nie będę kłaść. O! Super. Może być? Przed kamerą masz jakieś lepsze rozwiązania. I pomieszczenie, o które pytaliście, ponieważ go wcześniej nie pokazywaliśmy, jest to łazienka. Tutaj został wymieniony blat, umywalka, wszystko. Było takie brzydkie, czerwone i na środku stała pralka, więc na szczęście udało się tego pozbyć i troszkę tutaj zmienić. Jedyne, co mnie jeszcze razi, tak jak już słyszeliście w poprzednim chyba vlogu, to tutaj ta czerwona mozaika, która występuje również pod prysznicem i jest jakby zrobiona naokoło łazienki, ale to jest jeszcze kwestia dogadania się z właścicielem. Mam nadzieję, że mimo wszystko, chociaż za jakiś czas, pozwoli na to, żeby tą mozaikę zmienić albo ją chociaż jakoś przemalować, że istnieje farba do płytek, więc ja bym tutaj ją zmieniła na coś na przykład ciemniejszego, może na czarno pomalowała. Także po prostu do tej łazienki pasowała, bo mimo wszystko ta łazienka i tak się zrobiła już dużo ładniejsza w momencie, kiedy wymieniliśmy tutaj blat i tak dalej, ale chciałabym się pozbyć jeszcze tej czerwieni. Niestety ta czerwień mi nie siedzi tutaj od samego początku i po prostu razi mnie za każdym razem, kiedy tutaj wchodzę. Także tak się mieszkanie prezentuje na ten moment. Mam nadzieję, że wam się podoba. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, czy jest to wasz styl, czy to jest mieszkanie urządzone w waszym guście. Ja aktualnie lecę na siłownię. Obok mam dwie siłki, będę testował. Najpierw lecę tutaj na jedną, która jest dosłownie dwa kroki ode mnie, a druga jest jakiś kilometr dalej, także spacerkiem 10 minut. Zobaczymy, która mi siądzie, bo od czasów RODOS, muszę się przyznać, byłem może raz na siłowni, ale siłownię w sumie miałem przy kartonach. A jak wrócę z siłowni wygłodniały, to zapraszam cię na obiadek do bardzo fajnego miejsca. Później ci powiem, a teraz oddaję ci kamerę, bo chciałaś nagrać haul zakupowy, bo w sumie zawsze pytacie się, skąd ta kanapa, skąd te narożniki, skąd te poduszki, skąd ta lampa, skąd ta klatka i jeszcze nie wiem co jest, a i ta komoda, dlatego łap. Oddaję ci kamerę, czyń swoją powinność, a ja się zabieram. Czyli w sumie tak jak obiecaliśmy na początku filmu, w tym filmiku pokażemy wam trochę właśnie co, skąd jest, ale muszę wam powiedzieć, że w końcu zrobiłam te paznokcie, na które tak narzekałam przed chwilą, w sumie wy to widzieliście przed chwilą, a było to w piątek, dlatego są nówki sztuki i dopiero wracając do domu zobaczyłam, że w sumie zrobiłam paznokcie pod kolor kanapy, nie było to w żaden sposób zrobione specjalnie, taki kolor mi się spodobał, taki delikatny, delikatny beż, co prawda jednak na wakacje wolę te kolorowe, wzorzyste troszkę pazury niż takie zwykłe klasyki, ale trochę można sobie odpocząć od tamtego, więc wleciał taki beż. Pokazywaliśmy wam tutaj, jak to wszystko wygląda i widzicie te okropne, wystające wszędzie kable. Musimy coś z tym zrobić. Prawdopodobnie pomoże nam taka listwa nadkablowa, jakoś tak to się nazywa. Trzeba trochę te kable tutaj poskładać w jedno, połączyć jakąś taką tasiemką, czymś i po prostu założyć listwę. Będzie dość nietypowy haul, bo rzeczy są już rozpakowane, więc nie będę pokazywała wam wszystkiego nowego z metkami, ale zaczynając, mamy szafkę RTV. Szafka RTV jest to kolekcja sali, chyba coś takiego, i jest ze strony Lectus.
I ze z tej stronki Lektusa zamówiliśmy również taką komodę jak ta szafka RTV, dosłownie jest ta sama kolekcja, tak samo będzie wyglądała, tylko będzie trochę wyższa. Zamówiliśmy ją do sypialni, będzie sobie stała tam, żeby wiecie, przechowywać jakąś biżuterię, perfumki, jakieś takie głupotki. Także jeżeli komoda do sypialni przyjdzie, a wraz z nią stelaż do łóżka, to również Wam pokażemy. Stelaż również jest zamówiony ze strony Lektus. Powiem Wam, że stronka jak najbardziej na plus, pierwszy raz zamawiałam z Lektusa i tak jak w przypadku na przykład szafki RTV, gdzie była, że dostawa jest tam chyba w 48 godzin, to rzeczywiście ta szafka przyszła. Za łóżkiem mieliśmy czekać, ale od razu dostaliśmy potwierdzenie, że poszło do realizacji i chyba w tym tygodniu łóżko już będzie. Mam taką nadzieję, bo wtedy będziemy mogli się właśnie wziąć za lepsze ogarnięcie naszej sypialni, więc jak tylko wszystko przyjdzie, to na pewno Wam pokażemy jeszcze górę. Co my tutaj mamy dalej? Mamy lampiony, wazony, to wszystko było w starym mieszkaniu. Lampiony są z Home & You, kwiatek, nasza monstera, która również stała w tamtym salonie, jest dalej z nami. Powiem Wam, że ona rośnie jak szalona i bardzo mnie to cieszy, bo na pewno nie miała tylu liści, nie była aż tak duża, a teraz nam ładnie rośnie, więc super. Tutaj póki co stoi ta juka, która była na balkonie. Widzieliście pewnie, jak zmienialiśmy kwiata na balkon i szczerze, póki nie ma tego dużego kwiata, którego chciałabym tutaj zamówić skądś albo gdzieś po prostu po niego podjechać, to postawiliśmy jukę, bo rzeczywiście kwiaty się tu pięknie w tym salonie prezentują i mam nadzieję, że będziemy mieć ich jak najwięcej. Jeżeli chodzi o klatkę, już Wam ją pokazywałam, klatka the best, Colby naprawdę lubi w niej siedzieć, teraz Michael zamknął, ale mamy ją cały czas otwartą po to, żeby sobie tam wchodził, żeby sobie tam spał. Klatka jest z Zooplus, a legowisko, które kupowaliśmy na urodziny, jest chyba z Jotex, jakoś tak to się nazywa. Patrząc na te schody, mogę się już doczekać vlogmasów, nie mogę się doczekać tej takiej świątecznej aury w mieszkaniu i na pewno tutaj coś z tą barierką wyczarujemy, żeby było magicznie. Chciałabym jakąś taką piękną girlandę na barierkach, co nie? Będzie. Na będzie. Święta i wtedy taka wysoka, wysoka choinka. Wszystko, czego chcesz, będzie. Obiecujesz? Obiecuję. Dobra, przechodząc do kanapy, tak jak Wam mówiłam, na stoliki nocne, które służą teraz jako stolik kawowy, nie patrzymy. I nasza kanapa jest ze stronki Selsey. Powiem Wam, że to jest taki dość teraz popularny model narożnika, bo naprawdę widziałam ten narożnik w kilku internetowych sklepach. On jest zrobiony z takiego prążka. On jest w różnych wersjach kolorystycznych. Na stronie Lektusa na pewno były bardzo, bardzo narożniki podobne, tylko tam czas oczekiwania był chyba 8 albo 9 tygodni, dlatego ja od razu wizja przerażenia, że będziemy czekać 2-3 miesiące, 2-2,5 miesiąca na kanapę, zaczęłam szukać dalej. No i rzeczywiście znalazłam, bardzo podobny, on się różni odrobinę kolorem, chyba ten z Lektusa był trochę jaśniej, w jaśniejszym beżu, ale przy piesku ten ciemniejszy beż jak najbardziej nam będzie służył lepiej, dlatego zamówiliśmy go z Selsey. Będąc przy kanapie, postanowiliśmy pojechać również do Primarka. Ja Wam już kilkukrotnie pokazywałam różne rzeczy z Primarka i naprawdę takie, jeżeli chodzi o takie domowe rzeczy, to bardzo je lubię. I tutaj wzięliśmy poduszki dekoracyjne. Tutaj również mamy do kompletu kocyk i nie pamiętam ceny. Myślę, że cena to około 20 zł za taką poduszkę w Primarku. W Primarku naprawdę można tanio, fajnie wyposażyć, udekorować domek, koc. Chyba 80 zł, ponieważ on jest taki duży, duży, ale również są mniejsze, tańsze wersje. Lampę kupowaliśmy razem z Wami na którymś vlogu i lampa jest ta sama, co właśnie w tamtym mieszkanku. Lampa jest z Ikei i na pewno się kupuje ten stelaż czarny osobno i ten klosz osobno, więc jeżeli komuś taki zwyczajny klosz w kolorze beżowym nie podoba, może naprawdę sobie dobrać każdy jeden inny, ponieważ one wszystkie tutaj do tej ramy jakby czarnej będą pasować. Przechodzimy do kuchni i do takich mniejszych dodatków, które również wzięliśmy w Primarku. Takie bardziej jakby organizery albo coś do przechowywania. Już pokazuję Wam, co udało nam się ciekawego tam znaleźć. I tutaj mamy takie słoiczki, nie wiem chyba ile, 17 zł za sztukę. I stwierdziliśmy, że my bardzo lubimy herbaty takie, nie wiem, z Czas na Herbatę, albo są takie sklepiki, wiecie, gdzie ta herbata jest taka liściasta.
nie wiem jak to się nazywa, nie ma Michaela, żeby mi pomógł. No więc zawsze mamy na zimę, na jesień sobie zbieramy te herbatki. Nawet będziemy sobie zostawiać nazwy, żebyśmy wiedzieli, w którym słoiczku jaka herbata jest. Tutaj również w Primarku, kiedyś wam pokazywałam te takie szklane pojemniczki. Mamy tutaj skrobię, mąkę pszenną, mąkę orkiszową i tutaj tych pojemniczków jest naprawdę jeszcze masa. Jeden pojemniczek kosztuje 22 zł. Zależnie od tego, czy weźmiecie ten większy rozmiar, czy ten mniejszy. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. No i tutaj sobie również będziemy trzymać takie jak płatki orkiszowe, nie wiem, cukier ciemny, cukier biały, ryż, takie rzeczy, tych pojemniczków tam jest jeszcze masa, ale nie wszystkie są uzupełnione. W Primarku wzięliśmy jeszcze jakieś organizery, czy to na bieliznę, czy na lekarstwa, ale tego już wam nie będę pokazywać. Są to takie zwykłe organizery, gdzie sobie, wiecie, możecie trochę rzeczy poukładać. I co? I chyba z takich najważniejszych rzeczy, o które najczęściej pytacie, odpowiedziałam na wszystko. Szafa na górze, którą montowaliśmy w poprzednim vlogu, jest z Ikei, ale to wam mówiłam, podawałam wam nawet nazwę. Teraz nie pamiętam, Paxton? Paxton? Jakoś tak, więc szafa jest z Ikei, na łóżko czekamy, góry właśnie jeszcze nie pokazujemy z tego względu, że nie jest ona zrobiona, w sypialni stoi tylko szafa i leży materac na łóżku, na którym śpimy, ale mam nadzieję, że w tym tygodniu sypialnia będzie już ogarnięta. A co do studia, za studio właśnie biorę się za wizualizację, chcę sobie najpierw zwizualizować, jak to tam wszystko urządzić, jak poukładać, ponieważ tam już stoją takie, wiecie, wieszaki stojące, nie wszystko się zmieści do naszej szafy, więc mamy wieszaki stojące. Chcemy mieć tam biurko, ja chcę mieć tam fajną toaletkę z wielkim lustrem, więc fajnie trzeba jakoś to ugrać, żeby wszystko do siebie pasowało, żeby nie było tam takich harmider. Na razie tam stoją jeszcze kartony z rzeczami, z ciuchami na sprzedaż, więc jak najszybciej trzeba to ogarnąć, żeby po prostu z tego pomieszczenia nie zrobił się jakiś magazyn. Jest przepięknie. Na TikToku cały czas ta restauracja chodzi po moim feedzie. Tak. Jesteśmy w hotelu Verte i tutaj na zapleczu mają restaurację Cook. Cook tak? się nazywa, ale w środku też możecie sobie usiąść. Jesteśmy na lunchiku. Oferty lunchowe podają tylko na ogródku, więc siedzimy na ogródku i zobaczcie jedną fajną rzecz. Oczywiście miejsce przyjazne psom. Jesteśmy tu z Colvin i zobaczcie to. Mają nawet dla pupili, dla psów, mają nawet menu. My Kolbiemu tutaj z tego nic nie zamówimy, bo przed chwilą jadł. On ma tam swoje jedzonko i boimy się w sumie o jego żołądek. Dlatego dzisiaj pewnie nie, ale patrzcie jak to w ogóle wygląda. Znając życie, pewnie jakbym to zamówił, to też bym mógł to zjeść i ja. Myślę, że tak, że to nie jest nic innego jak to jedzenie, które będziemy dostawać. Szybka recenzja knajpki, mocne 5 na 10, jedzenie naprawdę średnie, za taką cenę i taką kwotę jak tam sobie wołają, to naprawdę według mnie powinno być coś lepszego. Sałatka grecka nie była sałatką grecką ani w 10%, ser typu feta, nie feta, oliwki ze słoika, a nie takie świeże, wiecie. To się przecież da rozpoznać na odległość. Na pewno piękne miejsce, prześliczne, bardzo mi się spodobało. Tam wrócić wieczorem na drineczka na pewno będzie cudownie na jedzenie. Na pewno wrócę do nich, ale z karty, bo były tam o wiele lepsze pozycje. Ale lunch naprawdę mi nie podpadł, ale nie przekreślam ich, bo miejsce dla mnie jest przecudowne. Lubię takie klimaty w ogóle. Dziękujemy za tego vloga, mamy nadzieję, że się podobało i widzimy się już niedługo w kolejnym. Będziemy... Będziemy robić fajne rzeczy, także my się z wami żegnamy i ciao. Do zobaczenia!